Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Budowa Domu. W dzisiejszym odcinku nadal kontynuujemy prace związane z ociepleniem. Tym razem już murłatę mamy ocieploną i mieliście okazję obserwować, oglądać to w odcinku poprzednim. Teraz już lecimy z tą warstwą ostateczną, z tą warstwą właściwą styropianu, czyli styropian 20. Między murłatą a ścianą było różnicy 5 cm i zostało to wypełnione styropianem grafitowym. Dlatego grafitowy, że sporo mam tego styropianu odpadów. Połowę z tych odpadów albo więcej jak połowę wykorzystałem. Natomiast te odpady jeszcze będą wykorzystane na pewno przy pracach ociepleniowych na strychu. Także tym się nie martwię, że tego styropianu zostało. Tym bardziej, że w połączeniu z taką maszynką możemy naprawdę przeróżne wymiary ciąć jak nam pasuje. Jak widzicie, stół spowalniczy w połączeniu z tą maszynką daje naprawdę świetne rezultaty. Zacinanie kątów, powiem Wam szczerze, że nie wyobrażam sobie cięcie tego w inny sposób, jak właśnie taką maszynką, bo przy grubości styropianu 20 cm jest to naprawdę wyzwanie, żeby uciąć to piłką. Ponadto ta powierzchnia po piłce jest wiadomo jaka. No i linia cięcia też nigdy nie będzie idealnie prosta. Tutaj nie dość, że szybkość, no to jeszcze efekty widać, nie? Jest to, no tutaj odcisnąłem ręką, bo się opierałem o ten styropian. Natomiast efekty cięcia są nie gorsze niż powierzchnia fabrycznie cięta. No nie, ta chyba nie jest. Tak, to jest powierzchnia fabrycznie cięta. A więc maszynka naprawdę się spisuje i w połączeniu ze stołem spowalniczym oraz przyrządami naprawdę można sobie ułatwić tą pracę. Słuchajcie, mam dużo szczęścia, jeżeli chodzi o wymiary, bo zaoszczędzę, może nie zaoszczędzę, materiał trzeba kupić i wydać tyle, ile go potrzeba, ale nie będzie praktycznie odpadów. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. A więc tak, mamy od dolnej warstwy styropianu, no znów nie wiem czy widzicie to, ale mam nadzieję, że widzicie, od ostatniej warstwy styropianu do membrany jest powiedzmy 680 luz jakiś, żeby jeszcze coś tam kleju wcisnąć, to jest 660, 660 na pół to jest 330, mamy tutaj 330. Styropian jest długości 100 cm, a więc wycinamy dokładnie trzy pasy z długości styropianu, praktycznie bezodpadowe, zostanie tam może listek na rzez i to wszystko. Także 330 mamy tu i 330 mamy w górę, a więc robimy to całkowicie bezodpadowo. Ten kawałek, który tutaj widzicie, nazwijmy go prototypem, on będzie wklejony tutaj na wysokości 330 i dopiero potem uzupełnimy ten pas. Dlatego taka kolejność, ponieważ nie byłbym w stanie włożyć tego kawałka tu potem, mając tak wysoko ten styropian dolny. Nie byłbym w stanie tego wcisnąć ze względu na tą wysokość. A chcę to jak możliwie jak najwyżej pojechać tym styropianem tak, żeby było to w pewnym sensie punktem oparcia dla styropianu, który będzie już na stropie ociepleniem. Także to wszystko będzie połączone i zamknięte w taki powiedzmy tunel. Nie będzie mostków termicznych, nie będzie przemarzania. Wszędzie będzie kontynuacja ocieplenia. Nie ma tutaj w tym budynku ściany kolankowej. Mimo to jest na tyle miejsca, że można tutaj to ocieplić. Tutaj mamy powiedzmy 10 cm będzie w tym najniższym takim newralgicznym punkcie 10 cm styropianu. Ale nie zapominajmy, że drewno też jest w pewnym sensie izolatorem. Jestem nawet ciekawy, murłata ma 16 cm, jestem bardzo ciekawy, jaki to byłby odpowiednik styropianu. Drewno, jakim jest izolatorem? Jeżeli wiecie, albo macie jakieś przeliczniki, znacie jakieś przeliczniki, piszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. Drewno o grubości 16 cm. Wiadomo, że wilgotność
czy rodzaj drewna ma bardzo duże znaczenie, ale jakieś, powiedzmy, uśrednione wartości chętnie bym poznał. Mówiłem wam, że będzie bezodpadowo. Nie, skłamałem was, zupełnie nieświadomie, bo jednak odpad będzie i zaraz wam pokażę, ale można byłoby to zrobić wykorzystując pewien trik i zrobić to bezodpadowo. No oczywiście na końcu i tak by ten odpad został, ale zostałby taki odpad użyteczny. Już mówię, o co chodzi. A więc tak, po wycięciu finalnym kąta, tak, bo to będzie wycinane z tego jeszcze taki kąt, w połowie z tych formatek, bo druga połowa będzie szła na dół, można, no taki odpad zostaje, tak, po wycięciu tego zostaje taki odpad. Gdybym tak rozplanował cięcie, aby ciąć dwie płyty naraz, wtedy odwracam drugą i mam też zacięty kąt bez tego odpadu. No w przypadku płyty rozcinanej na 3 ten odpad i tak byłby jeden, ale byłby jeden, a nie 3, tak? Natomiast no niestety maszynka jest jaka jest. Nie jest to maszynka super profesjonalna i ma zbyt małe tutaj rozstawy, żeby podejść tutaj z płytą dużą i ją ciąć. Ponadto no jednak takie cięcie jest troszkę kłopotliwe, trudne. Aha, prąd. I myślę, że już możemy sobie taki odpad darować, tak? Walkę o to, żeby go nie było. Natomiast ja go nazywam odpadem. To nie jest jeszcze odpad, bo prawdopodobnie te ścinki zostaną pocięte na grubość krokwi i wstawione w miejsca, gdzie będzie docinka, tak? Gdzie nie będzie styropianu. Także to ja mówię, że to jest odpad, ale możemy całkiem śmiało nazwać to odpadem użytkowym, tak? Miałem mówić złom użytkowy. Spoko. Na razie robimy jedno cięcie, potem zrobimy drugie cięcie. Zastanawiam się, ile tych formatek ciąć, ale chyba na razie utnę na 2 ściany. Zobaczymy, a może na 3? Dobra, lecimy dalej z robotą. Najoptymalniej byłoby zrobić wszystkie formatki na cały dom, żeby nie przestawiać oprzyrządowania. I tak powiem wam szczerze, planowałem. Natomiast no brakuje mi miejsca i stwierdziłem, że jednak będę to robił etapami. Ale okej, myślę, że nawet lepiej. Słuchajcie, jest pogoda, trzeba z tego korzystać, tak? W sytuacji, kiedy nie będzie pogody, będziemy mogli się tutaj skupić nad tym, żeby... O kurde, to był fałszywy ruch, który na pewno zaważył na jakości cięcia. Ale spokojnie, to jest powierzchnia, która nie wymaga jakiejś super dokładności. Poza tym i tak wydaje mi się, zresztą sami mi o tym piszecie, że zbyt dużą dokładność w to wszystko wkładam. Dobra, mamy kształtkę wyciętą. No widzicie, są jakieś tam różnice, tak? Nie ma to znaczenia. Naprawdę to nie ma znaczenia. Myślę, że i tak jest zrobione dużo lepiej niż firma, która by przyszła i to robiła. Ale wcale się nie dziwię, bo nikt by tyle czasu nie poświęcił na to, żeby to wszystko było tak wydocinane. To nie ma też znaczenia finalnie, tak? Większego, bo to i tak przyjdzie siatka, przyjdzie klej, tego nie będzie widać. To wszystko, co robię teraz, to jest wszystko ponad podbitką dachową, a więc kompletnie niewidoczne. Natomiast moje dokładne docinanie wynika tylko i wyłącznie z tego, że chcę, żeby tego styropianu w koło murłaty było jak najwięcej, czyli tej, powiedzmy, tego materiału izolującego, żeby było możliwie jak najwięcej. Dobra, no i idzie taśmowo. Ten błąd się cały czas powtarza, także myślę, że kwestia przestawienia którejś bazy naprawiłaby to. Ale wiecie, co wam powiem? Wcale się tym nie będę przejmował.
Wcale się tym nie będę przejmował. Dobra, lecimy dalej. Prace na budowie posuwają się całkiem sprawnie. I to nie mówię teraz o styropianie, bo gdybym powiedział, że sprawy, to znaczy prace ociepleniowe idą sprawnie, to bym sobie chyba zakpił. Chodzi mi o inne prace, takie jak na przykład prace elektryczne. Zaraz wam pokażę, co dzisiaj zostało zrobione. Trafiłem na bardzo fajną ekipę elektryków. Naprawdę mega firma. Przede wszystkim bardzo terminowa i fajnie, sprawnie działają. Czysta praca, czysta budowa zawsze po nich i podczas pracy również. Także jestem naprawdę pod wrażeniem. Praca wygląda tak, jak lubię, nie? Żeby wyglądała. No, także kolejna docinka. To będziemy, pamiętacie, wykorzystać. Ten kształt będzie wklejony w miejscu krokwi. Także myślę, że to również będzie element do wykorzystania. Dobra, układamy piramidę. Natomiast to za chwilę, jak to układać, tak będzie najlepiej. To za chwilę i tak stąd zniknie, będzie na wyniesione na budowę. Dobra, lecimy dalej. Dobra, teraz tak, do tej pory cięliśmy niskie takie płyty na 33 cm i one już są praktycznie wyrobione. One już są praktycznie wszystkie wyklejone i są już na budynku, ale nad bramą garażową, nad tymi dużymi oknami będę robił to z jednej płyty, czyli zacinam metrówkę pod kątem i ścinam na 91 i takie płyty będą w całości przyklejone, ale w pionie. Nie wiem, czy technologia na to pozwala, natomiast tak będzie najoptymalniej, jeżeli chodzi o rozkrój tych płyt i odpady. Natomiast tak naprawdę z całej tej płyty będzie widoczne może 20 cm, może nawet nie. No nie, może teraz przesadziłem. Będzie widoczne, no nawet nie połowa tej płyty, tak? A więc, bo wszystko ponad będzie schowane nad poziomem podbitki dachowej. A więc niewiele będzie tej płyty widać. I myślę, że to w niczym nie szkodzi, że łączenia będą w pionie, że płyta będzie po pionie. Jak widzicie, troszkę nie do końca dopracowany mam przyrząd do cięcia, bo się wszystko kiwa, kołysze, ale tych płyt mam dosłownie 10 i potem jeszcze może 6, także szybciej utnę w taki sposób, niż zacznę te przyrządy kręcić, bo jest to za mała ilość, żeby tutaj jakoś no, pracować nad koordynacją tego wszystkiego. Ciekawa sprawa, słuchajcie, bo styropian przyjechał wczoraj trochę mokry. No trochę przyjechał mokry, trochę zamógł u mnie. No niestety wczoraj cały dzień padało, calutki dzień. I wyobraźcie sobie, że mokry styropian nie chce się ciąć. Ale to jest chyba logiczne, nie? Bo woda pełni w pewnym sensie rolę chłodziwa, a że tnie się to na gorąco, no to było nie było, drut schłodzony właśnie tą wodą powoduje, o widzicie, woda wszędzie jest, powoduje, że no ten element tnący wychładza się. Ja tak przerywam, jak coś robię głośniej, to przerywam mowę, żebyście coś słyszeli, bo nie wiem, czy słychać, czy nie słychać. Praca przy styropianie, no wiecie, on dosyć tak hałasuje, także nie wiem, jak mnie słychać. Choć widzę, że podczas montażu, pomimo, że nie korzystam z mikroportów, to tak na dobrą sprawę z tym głosem nie jest tak źle chyba. Dobra, lecimy. Jeszcze nie byliśmy na ścianie, jeszcze my nie byli na budynku. Za chwilę wam pokażę, co zostało zrobione. I no powiem szczerze, że nie nagrywałem całego tego etapu naklejania
tego styropianu byłem tak zaangażowany w tą pracę, że po prostu nawet nie miałem głowy do tego, żeby wziąć kamerę i zacząć nagrywać. Ale myślę, że dzisiaj, no nie powiem, że jest trochę więcej luzu, ale może więcej chęci, żeby coś nagrać. Tu mamy dopiero 2 metry, brama ma metrów ile? 5, nie? Także w sumie tych płyt trzeba, o, mokra płyta z tej strony, to będziemy ciąć ją z drugiej strony. Powiem wam, że tych odpadów jednak zostaje. Nie wiem, czy to jest dużo z całego domu. Trochę jest jeszcze na garażu, tam, no, na garażu w domu. Kurde, no, no nie wiem, czy to jest dużo odpadów, czy niedużo odpadów na cały dom. Nie mam pojęcia. A powiem wam szczerze, że też nie chcę... Nie chcę z tego robić takich puzli, nie? No jednak większe płyty to jest mniejsza szansa na jakieś pęknięcie. To jest również mniej tych punktów takich newralgicznych, które mogą gdzieś tam przemarzać, tak mi się wydaje, bo pomimo, że każde łączenie będę jeszcze wypełniał pianką, każde łączenie płyty na ścianie będzie wypełnione pianką, to jednak myślę, że czym większa płyta, to tym lepsza izolacja. Dlatego też na siłę nie staram się, wiecie, wciskać... nie staram się wciskać na siłę takich odpadów, żeby wiecie, no, wolę to na przykład, nie wiem czy się uda, zobaczymy, ale wolałbym takie kawałki wcisnąć na przykład pod wylewkę na strychu, tak? Tam nie będzie podłogówki. Tam w zasadzie strych jest nieużytkowy, tylko tyle, że miejsce do pompy ciepła, do rekuperacji, a więc moja obecność tam na strychu będzie bardzo rzadka, podejrzewam. Dobra, zjeżdżamy płytą. No tak, mówię. A to też, wiecie, to nie ma jakiejś super dokładności, tu nie trzeba naprawdę walczyć o te milimetry. No ja staram się, żeby to było, ale tak jak mówię, no... Kurczę, czy ten kąt będzie 40, 26, czy 25, czy 24, to nie zmienia nic, nie zmienia naprawdę nic, tego nie widać, nie ma to znaczenia, nie? Także, tylko że, tak jak mówię, no choć trochę pasuje tu dokładności zachować, bo te elementy prawdopodobnie wykorzystamy na strychu, więc niech one już będą w kącie takim jednakowym w miarę mówię, nie? Nie mówię, żeby to było wszystko idealne. Metr, dwa, trzy. 3 metry. Jeszcze. Znika ten styropian. I już widzę, że styropianu braknie. Ale nie potrafię jeszcze przeliczyć, ile braknie, bo bym zamówił. Znaczy nie potrafię przeliczyć. Pewnie bym przeliczył mniej więcej, ale poczekam. Aż będzie jeszcze więcej płyt wyklejone, to wtedy te moje obliczenia, przewidzenie, ile płyt braknie, będzie raczej bardziej miarodajne. Dobra. Mam nadzieję, że te odpady to nie jest jakoś tam nadmierna ilość tych odpadów. Chociaż powiem wam, że przy obecnej cenie styropianu naprawdę zakup styropianu boli. Tutaj na cały dom, czyli elewacja na dół pod podłogówkę plus strych 20, tam chyba 5 cm wyjdzie. No to wszystkiego, za wszystko zapłaciłem 35 tysięcy. Z tym, że to nie jest wszystko styropian, tak? Bo tam była jeszcze płyta OSB, tam były kleje, narożniki, jakieś tam inne rzeczy. Także powiedzmy, że tak na czysto te 30 tysięcy mnie kosztował styropian. Jest to Lambda 0038, biały. No,
trudno by było ukryć, że jest inny, nie? Natomiast dziwną rzecz zauważyłem, że jak jest taki całkiem bieluch, o taki jak ten, to on ma tam gdzieś te czarne kropki, takie grafitowe wtrącenia. Podejrzewam, że to jest wynik albo zanieczyszczenia, albo maszyna była przestawiana z grafitowego na biały i gdzieś jakieś wtrącenia zostały. Natomiast zauważyłem, że ten biały jest znacznie twardszy, znacznie mocniejszy. W strukturze jest taki bardziej przyjazny do pracy niż grafitowy i niż na przykład taki centkowany, nie? Nie wiem, czy to tylko tak mi się wydaje, czy faktycznie ma to znaczenie. Natomiast na grafitowym mi się beznadziejnie pracowało. Chociaż na tamtą chwilę jeszcze nie wiedziałem, bo kleiłem grafitowy na coku i to była moja pierwsza praca związana ze styropianem, pierwsza styczność taka, więc nie miałem punktu odniesienia. Ale już podczas pracy na tym styropianie widzę, że znacznie lepiej się go tnie, znacznie lepiej się go taruje. No zupełnie, co to nie ucięło? Jeszcze ucięło. Zupełnie inny styropian, przede wszystkim twardszy, on się tak nie kruszy jak ten grafit. Grafit, nie wiem, tak by zdecydowanie słabszy był. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale dobra. Słuchajcie, już nie będę więcej mówił, bo licznik kamery bije minuty za minutą, a nie o to chodzi, chociaż w zasadzie to jest vlog, tak? Także jeżeli oczekujecie, że na tym kanale będą jakieś super techniczne filmy, to nie, musimy poczekać, aż odzyskamy stalowy kanał, ten prawdziwy, w sensie, że ten główny kanał, a tutaj będą po prostu vlogi, tak? Dzisiaj kleimy styropian, za jakiś czas będziemy robić coś innego, nie wiem, no powiedzmy kleić płytki. A jeszcze za jakiś czas, oj, przesunęło się, a jeszcze za jakiś czas może pójdziemy na ryby, nie? Do tego właśnie służą vlogi, żeby je nagrywać, żeby nagrywać to, co się robi, to, czym się zajmujemy i tak dalej. Dzisiaj w radiu mówili o YouTubie, że YouTube jakieś tam zmiany planuje. Metr, dwa, trzy, cztery i pół. Jeszcze jedna, a tak na dobrą sprawę to nie jedna, tylko jeszcze będzie więcej, bo mamy przecież co? Mamy jeszcze okno kuchenne, które jest oknem dosyć dużym i tam pewnie też pójdzie ze cztery, może pięć takich płyt. Ale to będziemy docinać później. Natomiast nad tarasem sytuacja jest nieco odmienna, bo tam nie ma wylanego stropu. Będziemy robić strop lekki. W sensie, że zrobimy szkielet. Planowałem robić szkielet z drewna, ale nie, bez sensu, słuchajcie. Wyspawam go, po prostu go wyspawam tutaj na warsztacie. Wyspawamy go razem. I potem go razem zamontujemy. Wydaje mi się, że drewno... Nie, jakoś nie czuję tego. Chociaż z drewna będziemy robić taką kanciapę u góry. Na pompę ciepła. O, jest mokry i nie chce się docinać. Dobra. Myślę, że na razie tych płyt nam wystarczy. Było trochę cięcia styropianu. Paczek w tej chwili zniknęło całe mnóstwo, zostało mi tylko 5 paczek i w zasadzie zgodnie z obliczeniami to już powinno wystarczyć na ocieplenie. No nie, niestety. Ta reszta, która też była liczona, jest tutaj. Te wszystkie odpady, które są tutaj, one też zawierają się w metrach kwadratowych czy tam metrach sześciennych tego styropianu, który był obliczony na elewację. Nie wiem, czy
zbyt mało wykorzystuję odpady, czy staram się nie robić aż tak dużych puzli, tylko wykorzystywać w miarę większe kawałki tego styropianu. Prawdopodobnie też nie do końca rzetelne moje obliczenia spowodowały to, że jednak tego styropianu braknie, ale niewiele braknie. Było trochę cięcia, mieliśmy kleić styropian i faktycznie już praktycznie trzy ściany są gotowe do dalszego etapu. Została jeszcze czwarta ściana do wyklejenia, no niestety pogoda nas nie rozpieszcza, jest dzisiaj deszczowo i stwierdziłem, tym bardziej, że to jest ta ściana najbardziej narażona na deszcz, tam zawsze najbardziej zacina i pomimo dachu zawsze rusztowanie jest mokre, a więc dzisiaj odpuścimy prace zewnętrzne, chyba że coś się będzie przecierać. Skupimy swoje moce na pracach wewnętrznych. Przejdźmy do budynku, pokażę wam, co dziś będę robił. Czynność w zasadzie taka błaha, ale jakże ważna na dalszym etapie pracy. Puszki elektryczne wszystkie otwieram, wszystkie są zaślepione o takimi dekielkami, wystają włoski, żeby można było łatwo zlokalizować, gdzie ta puszka była. Została zatynkowana, wiadomo, to jest normalne. Odkujemy ją, wyczyścimy w środku i zadeklujemy z powrotem, tak żeby zabezpieczyć te puszki do szpachlowania. Etap szpachlowania jest to jeszcze etap bardzo odległy, ale już na tym etapie chcę dokonać czyszczenia tego. Zobaczcie, ile w środku jest gruzu. Będą tu prace hydrauliczne, które również jeszcze będą powodowały produkcję tego gruzu, ale zaraz po zakończeniu wszystko będzie sprzątane i przygotowywana będzie posadzka do wylewek, do ogrzewania podłogowego i do finalnej wylewki. Nie chciałbym już po tych ostatecznych wylewkach brudzić. Zgadza się, jeszcze pewnie będzie gruz, jeszcze pewnie będzie pył ze szlifierki, ze szpachli i tak dalej, ale zawsze te etapy brudne staram się wykonywać możliwie jak najwcześniej, żeby później już nie przerabiać tego tematu. Oczywiście tutaj też będzie kucie pod parapety. To wszystko trzeba będzie wyczyścić również na tym etapie, tak żeby potem już mieć z górki. Pisaliście również w komentarzach, że są źle obsadzone puszki. Nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, czym się sugerujecie. Natomiast był tu elektryk po tynkach i nic złego nie widzi. Nic złego nie widzi. Puszka się licuje z tynkiem, tamte puszki są głębiej, ale w czym to przeszkadza? Moim zdaniem w niczym. Ta puszka jest wpuszczona powiedzmy 2 mm, ta jest wpuszczona, no tutaj będzie z 5 mm, tu podobnie. Słuchajcie, puszki, pisaliście, żeby wystawiać 7 mm, ktoś tam pisał w komentarzu, ale skąd wiesz, ile będzie tynku? Przecież tynku nie jest tu 7, tam 7 i tam 7, tylko na każdej ścianie grubość tynku jest inna. Na jednej ścianie, a w różnych miejscach ta grubość tynku będzie różna, tym bardziej, że narożniki, wszystkie narożniki, które są w tym domu, są ustawiane do pionu. Listwy pomocnicze, po których się ściąga łatą tynk, były ustawiane do pionu i do żyłki, do sznurka. Czyli ściany nie dość, że są płaskie, są jeszcze w pionie. Na tym etapie, na etapie tynkowania, wyprowadzone były wszystkie niedoskonałości murowania. Murowanie. Jestem zadowolony z tego etapu, ale zawsze jest gdzieś tak, że minimalnie gdzieś tam pionu nie ma. W tym momencie piony mam wszędzie. No nie wiem jak sufity. Sufit to już jest temat. Pomijam sufit. Natomiast tak to wygląda. Tutaj jeszcze doszła nam pewna modyfikacja, poprowadzona jest rura, w której mamy przewód. Tutaj będzie ogólnie wyspa, a więc plan był taki, żeby w tej wyspie było jakieś gniazdko,
możliwość podpięcia jakiegoś narzędzia, robota, ewentualnie nawet ładowarki do telefonu komórkowego. Także tutaj będzie wyspa. Pierw miała być Elka, natomiast po pewnym przemyśleniu stwierdziłem, że Elka będzie dosyć niewygodna w eksploatacji kuchni, bo grodzimy sobie drogę wyjścia z tej kuchni. Mamy tylko jedną drogę wyjścia. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu przy blacie roboczym i chcemy dojść do stołu jadalnianego, który będzie tam, już tego nie zrobimy. Musimy obejść całą kuchnię w koło. Bez sensu, dlatego nie będzie Elki, będzie na środku wyspa. Chciałbym ją w kształcie kwadratu. Nie prostokąta, w kształcie kwadratu. No zobaczymy, to jeszcze nie ten etap. Dobra, słuchajcie, czyścimy puszki, deklujemy je ponownie, tak żeby podczas szpachlowania nie zaklejać tych puszek, nie zaklejać tych otworów montażowych. Tutaj są otwory pod wkręty i one są bardzo ważne, bo będziemy wszystkie gniazdka i przełączniki, a w szczególności gniazdka, przykręcać na te wkręty. I to, że puszka jest zagłębiona, głębiej, mniej, nie ma znaczenia. To wyregulujemy długością wkrętów. A puszka, to znaczy gniazdko, i tak nie będzie montowane na tych takich klamerkach rozprężnych, tylko będzie właśnie montowane na wkrętach, a więc to tutaj akurat nie ma znaczenia, jak głęboko jest obsadzona ta puszka. O, i montujemy z powrotem zaślepki. Mamy zabezpieczone puszki. Mamy zabezpieczone otwory montażowe. Nic się tu złego już dziać nie będzie. Także możemy nawet szpachlować po całości. Nie musimy uważać. Potem tylko rozdeklujemy. Oczyścimy krawędź w koło, tak jak w tym przypadku. I mamy gotowe już otwory, puszki w zasadzie, pod montaż, tak zwany montaż biały, czyli ten, na który tak bardzo czekam. Z jednej strony czekam, z drugiej strony się go boję, bo jest niezwykle kosztowny, w sensie zakupu tych gniazdek. Temat przerabiałem podczas remontu mieszkania i co prawda wybierałem gniazdka jedne z tańszych. Nie chciałem tam jakoś inwestować nie wiadomo jakiej kasy. To mimo wszystko ilość tych gniazdek w tak niewielkim mieszkaniu potrafi zadziwić. Mieszkamy w mieszkaniu, nawet nie wiemy ile mamy gniazdek, ale w momencie kiedy kupujemy te gniazdka, to po prostu przeżywamy szok, że tyle ich jest, nie? No, także tak jak mówię, głębokość, nie widzę tu nic złego w tym, że te puszki są obsadzone tak, a nie inaczej. Tynkarz na pewno by nie miał czasu i ochoty na to, żeby te puszki montować. Poza tym ekipę od prądów miałem niezwykle rzetelną. Oni sami chcieli to montować i montowali to w taki sposób, że pewni są tego, że ta puszka nie wyrwie się z tynku, nie wyrwie się z muru. Będzie to zrobione zgodnie ze sztuką, tak? A więc oni sami nalegali na to, że oni to zrobią. Oni sobie nie wyobrażają innej kolejności. No, troszkę zaklejone. No, ale co zrobić? No, następnie jak już porobimy, aha, jeszcze trzeba wyczyścić te przewody, widzicie? Patrzcie, jak one są obrośnięte tynkiem. To tak samo musimy wyczyścić i to podpowiedział właśnie elektryk,
który było nie było, no ma doświadczenie. Mówi, wyczyść sobie to wszystko, bo potem niepotrzebna robota, nie? Dodatkowa. No, odkopiemy się tu. No patrzcie, jak ta jest głęboko puszka, nie? No i teraz jakby elektryk zamontował te puszki na tych 7 mm, o których wy mówiliście, to by się okazało, że na przykład któraś z tych puszek będzie by wystawała poza tynk, a któraś dalej będzie zatopiona. Kurde, płaski śrubokręt by pasowało. Może dłutkiem podważymy, nie chce mi się iść na warsztat. Bardzo dużo kroków robię, bardzo dużo kilometrów robię. Kurczę, i powiem wam szczerze, że już mam powoli dość tego chodzenia i nie mogę się doczekać takiego etapu, żeby już tu były porobione wylewki, gdzie bym mógł ten garaż wykorzystać właśnie i zastąpić warsztat tym garażem do tych prac budowlanych. Miałbym wszędzie blisko, w każdy fragment tego domu, nie? No i nie byłbym zależny od aury, bo cały czas byłbym pod dachem, nie? Się troszkę przetrze pogoda, to pójdziemy kleić styropian, bo w zasadzie to, co robię w tej chwili, mogę to robić jakby padało, nie? A szkoda marnować pogody. Na razie nie marnujemy czasu, bo pogody nie ma. No, ale chwilę zejdzie, już widzę, że chwilę zejdzie, bo trochę tych puszek w domu jest. No, ale to jest czynność, którą musimy wykonać tak czy tak, jak nie teraz, to później. No, ale zdecydowanie lepiej teraz. Odsłaniamy otwory montażowe, tak żeby potem wkrętami sobie tu ładnie zamocować przełączniki. Tu nie pamiętam, co było. Nie pamiętam, co tu było. Na pewno włączanie światła, bo to jest tak, tu jest włączenie albo wyłączenie, albo tamta schodówka, nie, tak zwana. A drugi, może zwykłe gniazdko. Znaczy tu pewnie jest gniazdko, bo są grubsze przewody, a tu będzie pewnie... Nie wiem, co będzie. Powiem szczerze, że nie wiem, co będzie. Włącznik pewnie. Bo jeszcze ma być sterowanie bramy tej garażowej, no i sterowanie pewnie bramą wjazdową. Dobra. Wykorzystuję te zaślepki, te dekielki. Nie wiem, czy coś nie zgubiłem tych dekielków. O. Powiem wam szczerze, że aż ładniej wygląda ściana. Elegancko. Coś wam pokażę. Coś wam pokażę, ale tutaj już mam odgrzebane. Tutaj już mam odgrzebane puszki. Gdzie jest jakaś puszka jeszcze nie odkuta? Dobra, może spróbujemy to. Zwróćcie uwagę, że tynk jest wyschnięty. To znaczy, on wygląda wyschnięty. On nie jest wyschnięty na tyle dobrze, żeby
można było coś tu więcej działać. Jesteśmy chyba już 2 tygodnie po tynkach. To jest zbyt mało, żeby te tynki faktycznie można nazwać, że są wyschnięte. Ale coś wam chcę pokazać, co zauważyłem. No tu jest sucho. Kurczę. Tu jest sucho. Chciałem wam pokazać, że jest normalnie wilgoć, jest normalnie woda w puszkach. Kurde, tu tak było. A spróbujmy wyjąć. Spróbujmy wyjąć tą zatyczkę. O, widzicie? Widać to na kamerze? Nie wiem, czy to widać na kamerze. Są normalnie kropelki wody. Tutaj. Normalnie jest taka wilgoć w tych puszkach. O, teraz było widać. Normalnie krople wody. I to jest druga taka puszka, też mokra. No. Taka jest wilgość w tych puszkach, także wskazane jest chyba. Wskazane jest raczej otwieranie tych puszek zaraz po tynkach. Może nie tak zaraz, bo to wszystko jest świeże, ale jednak, żeby ta wilgość uszła z tych puszek. O ile puszka jest pusta, to pewnie nie ma problemu, nie? O, też mokre, normalnie wilgotne. Ale jak są jakieś przełączniki, albo znaczy przełączniki przewody, albo tak jak na przykład w skrzynkach, czy tam w rozdzielnicach, tak się to prawidłowo nazywa, są już elementy instalacji, no to faktycznie to bardzo źle wpływa na wszelkie połączenia, no i na samą elektrykę, nie? No, także wszędzie. Każdy etap budowy potrzebuje swojego czasu i pewnej kolejności działania, nie? Wczoraj, nie wczoraj, a może wczoraj gdzieś na grupie facebookowej takiej budowlanej ktoś zrobił tynki. I nie zrobił sufitów, nie? Na sufitach w ogóle nie zrobił tynków. Albo będą podwieszane sufity. No okej, jest oszczędność, nie? O ile sufit podwieszany daje możliwość fantazyjnej aranżacji, to w moim przekonaniu już zalety tego rozwiązania się kończą. Jeżeli chcemy jakąś falę, jakiś fajny kształt, jakieś, nie wiem, LEDy, halogeny, cuda, możemy pozabudowywać w takich sufitach podwieszanych. Natomiast na tym bym już zakończył wymianę zalet. Wydaje mi się, że taki sufit jest znacznie lepszy. W sensie takim, że nie będzie pęknięć, nie będzie jakiegoś tam pogłosu, echa, dudnienia, czegokolwiek. No nie wiem, takie jest moje przekonanie. Ja jestem osobą, która lubi rozwiązania niekoniecznie nowości, tylko rozwiązania sprawdzone, stare. A to stare rozwiązania właśnie są sprawdzone. Bo to, co jest nowe, to nigdy nie wiemy, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Bo nie jest sprawdzone, to klienci tak na dobrą sprawę testują, użytkownicy biorą na swój garb ryzyko, które potem można, za które potem można płacić
jakieś konsekwencje, nie? Jeżeli mamy rozwiązania nowoczesne, to przecież nie było na to czasu, żeby ktoś to testował na tyle długo, aby bezpiecznie można było wdrożyć to w produkcję. Okej. Dobra, jest pięknie. Teraz odkuwamy tamto. Tutaj mamy pod co tu mamy? Pod płytę. Też mokry papier. Normalnie cały mokry papier. Szok. Ta moja praca jest strasznie szarpana, ale to tylko dlatego, że w sposób elastyczny próbuję się dopasować do pogody. Trochę wieje, zdecydowanie mniej niż wczoraj, jest już dużo przyjemniej, nie pada, więc wracamy do prac zewnętrznych. Prace wewnętrzne na razie porzucimy. Mam już przycięte kolejne styropiany i są to już ostatnie formatki, które będą właśnie w tym kształcie zacinane i klejone pod samym dachem, już pod samą więźbą dachową. Są to formatki, które będą dochodzić do membrany, oczywiście z luzem tam około 2 cm. I tyle. Dobra, lecimy z robotą. Umieszam klej. Te formatki kleję na piance, nie na kleju, a na piance poliuretanowej. Z tego względu, że no jakoś nie mam przekonania do kleju. Piana rośnie, ale dzięki temu, że rośnie, ona wypełnia więcej. Mam też możliwość odsunąć się więcej tym styropianem od murłaty, bo ten styropian jest sklejony do murłaty. Oczywiście tam już mamy wyklejoną pierwszą warstwę styropianu, ale dobra, przejdźmy może na rusztowanie. To pokażę Wam, o co chodzi.
Dobra, lecimy z robotą dalej. Powiem wam szczerze, że nie ma zbyt wielkich postępów. Tak jak skończyłem praktycznie na ostatnim oknie pracę, tak te prace do teraz są nieruszone. Wczoraj miałem jeszcze wyjazd do sklepu, bo przygotowania trwają do wylewek. Musiałem kupić folię, kupić piankę, taką tak zwaną delatację między wylewką a ścianą. Wkoło ściana będzie wyklejana. I wróciłem o 17. Tutaj na warsztat dość późno, ale sobie myślę, ok, jeszcze wiadro kleju urobię i jeszcze kilka płyt przykleję. No niestety, zacząłem, czy nawet nie zdążyłem lać wody do wiadra i momentalnie opad gradu, deszczu, gradu, wszystkiego co mogło być, wiatru. Masakra, po prostu masakra, także wczoraj prac praktycznie nie kontynuowałem. Dzisiaj zaczynamy, to jest dzisiaj dopiero, dzisiaj jest środa już, tak? Nie dopiero, tylko już jest środa, a praktycznie od soboty jest nieruszone nic. Nic, po prostu nic, no masakra jakaś. Jeszcze bardzo dużo dzieje się w budynku wewnątrz, bo jest ekipa hydraulików, która robi w tej chwili, no już praktycznie wszystkie przyłącza, woda jest porobiona. Zostało wyłożyć wszystko styropianem, położyć ogrzewanie podłogowe, a za jakieś 2 tygodnie będą wylewki. Dzień coraz krótszy, czasu coraz mniej, pogoda coraz gorsza. Już nie mamy wpływu na to, kiedy będziemy pracować, tylko pracujemy wtedy, kiedy pogoda pozwala. Mam, powiem wam szczerze, że trochę 43, 42 zrobimy, nie, 43 zrobimy. Powiem wam szczerze, że mam trochę pietra, czy zdążę przed zimą, czy zdążę przed mrozem, przed opadami śniegu i tak dalej, z siatkowaniem. Nie lubię strasznie pracować, kiedy jest presja czasu. Po prostu nienawidzę tego. Dlatego też, jak zawsze jakieś zlecenie przyjmuję, zawsze daję taki termin, żeby mieć czas na wszystko i jeszcze mieć zapas tego czasu na ewentualne wpadki, typu na przykład malarnia się nie wyrobiła i tym podobnie. Natomiast tutaj jest presja czasu, dodatkowo kurczę, mazać już nie daje rady. Stąd. No. Już to są ostatnie płyty, które wyklejamy poza tą wnęką wejściową, tak? Gdzie są drzwi wejściowe. Tam jeszcze nie ma drzwi. Ale drzwi też będą lada chwila zamawiane. Czekam na wylewki, bo chcę to zrobić po wylewkach. Raz, że będą znane dokładnie wymiary. Druga sprawa jest taka, że drzwi nie będą narażone na uszkodzenia. Podobnie brama. Brama czeka na to, żeby wykończyć szpalety styropianem. I dopiero w tym momencie, znaczy w momencie, kiedy będą szpalety gotowe, nastąpi pomiar bramy, ale no, dobre są też palety do roboty, bo są pod dachem, tak? Tutaj można cuda robić, ale za chwilę widzicie, co tu się dzieje. Ja po prostu tutaj zarastam wszystkim, całym tym szpejem. Jest ekipa, która robi hydraulikę. No i tak musi być na razie. Nie zrobimy tu nic innego. Przejdźmy może po budynku. Częściowo już jest wyłożone styropianem. Są porobione przyłącza pod zmywarkę, pod lodówkę, pod co jeszcze? No pod zlew, wiadome. Także tutaj jest wszystko popuszczane. Dodatkowo jeszcze zrobiłem kran z tyłu w ścianie w budynku. Tutaj jest dodatkowe wyjście na kran, tak żebym mógł podłączyć węża pod myjkę, czy nawet no pod co bym chciał. Tutaj jest już praktycznie pokoik gotowy. Gotowy w sensie, że wyłożony styropianem. Podobnie tutaj. Jeden pokój, drugi pokój. Tutaj jest garderoba, już też prawie jest wyłożona. Także jutro być może pójdzie folia. Taka srebrna folia. Nie będę wam mówił nazw, bo po prostu nie wiem, nie znam się na tym. Natomiast pójdzie folia. Martwi mnie trochę, że... Znaczy martwi mnie... Trochę są nisko okna, bo okna są 150 na wysokość. Takie były otwory i takie zrobiliśmy okna, ale w czym to przeszkadza?
No w niczym w zasadzie, tak? No po prostu są troszkę niższe te okna i tyle. Parapet będzie troszkę niżej. Tutaj się jeszcze podniesiemy około 6 cm będzie wylewki, z tego co kojarzę. Chociaż chudziak jest trochę nierówny, także tej wylewki miejscami będzie troszkę więcej, powiedzmy między 6 a 7, czy tam między 6 a 8. No trudno, tak jest jak jest. No. Styropianu powinno wystarczyć, jeżeli nie będzie... Kurczę, te pokoje nie schną. Te dwa pokoje, ten, w zasadzie ten jest najgorszy, no ale tutaj nie ma jak zrobić przeciągu. Tu nawet jak były wszystkie okna pootwierane, to tutaj po prostu nie ma tego przeciągu, nie? No i temperatury już są takie, jakie są. Także też nie możemy... Nie możemy... Tu jest ciemność. Tutaj wam niewiele pokażę. Nie będę wam tutaj nic pokazywał. Weźmiemy halogen w następnym odcinku. A może już będą podłogówki porobione. Także tak. Stelaże na kibelki są również. Tu jest jeden. Drugi jest tam. Wszystko wiercone na wylot, montowane na szpilkach, nie ma kołków, nie ma chemii, tylko jest, sorry, jest po prostu wiercone na wylot przez ścianę, bo tam jest trzeci kibelek, pomyślałem sobie, zresztą ja już mówiłem wam chyba o tym, ale vlogi takie są, że mogę się powtarzać, tak? Nie pamiętam co wam mówiłem i co nagrywałem w poprzednich odcinkach, w każdym razie tu jest kotłownia, jest komin. Ale ta kotłownia będzie niewykorzystana, mam nadzieję, nigdy. Dlatego tu będzie prysznic, tu będzie kibelek, tu będzie umywalka, będzie stacja uzdatniania wody. I tak sobie wymyśliłem, że to będzie taka moja prywatna, powarsztatowa łazienka, tak? Tak, żeby nie brudzić tej w domu, tylko po brudnych pracach, po powrocie z warsztatu, stamtąd. Wracam, kąpię się tu i wchodzę do domu już czysty. Dobra, myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj. Mi zostało jeszcze przykleić dwie, może trzy, no dobra, może cztery płyty styropianu i też będę już zmykał do domu. Dobra, wszystkiego dobrego. Łapa w górę, subskrypcja, komentarz. Zapraszam was serdecznie na kolejne vlogi. Do zobaczenia, cześć.